To, co płynie z tego miejsca, to słowo, które mówi, że Bóg jest dobry, Bóg kocha Ciebie, Bóg ma dla nas przyszłość. Amen. Nie musi być tak, jak było. Oto wszystko czynię nowe, mówi Pan. I jeżeli pójdziemy tą drogą, do której nas zaprasza, będziesz tego doświadczał w swoim życiu. Wielu nowych, Bożych, wspaniałych rzeczy. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, 27 wersecie napisane jest takie zdanie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus. I tutaj bym się zatrzymał. Ten werset, mimo że tutaj mówi o śmierci, o sądzie, tak naprawdę mówi o tym, że każdy z nas ma tylko jedno życie. Mamy tylko jedno życie. Oczywiście Hindusi czy ludzie wierzący w niebiblijne nauki twierdzą o jakichś tam reinkarnacjach i tak dalej, ale nie chciałbym, żebyś wierzył w bzdury. Biblia mówi, jest tylko jedno życie. A skoro jest tylko jedno życie, to tak naprawdę trzeba zrobić wszystko, żeby je przeżyć dobrze. Przeżyć twórczo, mieć z tego satysfakcję. Żeby nie być osobą, która jest zgorzkniała, która jest rozczarowana i która mówi, a co to za życie, co to za życie, narzekająca. Widzisz, bo tak to się składa, że my żyjemy w realu. Nasze czasy są niezwykłe, dlatego że żyjemy też w rzeczywistości wirtualnej. Komputery, sieć internetowa, gry, to wszystko sprawia, że poruszamy się w dwóch rzeczywistościach i ludziom nieraz się to wszystko miesza. I czasami dzieci, grając w gry komputerowe, wiedzą, że mają 3 życia na przykład w jakiejś gierce albo 5 żyć. I czasami jest tak, że my też tak myślimy. Myślimy w ten sposób, a to trochę może później, to kiedy indziej, jeszcze mam czas. Tak jakbyś miał 5 żyć, ale chcę ci powiedzieć, to nie jest gra komputerowa, to jest realne życie. Mamy tylko jedno. Przeżyj je tak, abyś przy jego końcu nie żałował tego, co minęło. Zrobiono kiedyś badania socjologiczne i to są badania ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pytano ludzi będących blisko, właściwie przed śmiercią. To były badania prowadzone na takich oddziałach już paliatywnych, tam gdzie już ludzie umierali w ciągu kilkunastu dni. Pytano tych ludzi, czego najbardziej żałują w swoim życiu. I okazuje się, że najczęstszą odpowiedzią, prawie w 90%, była odpowiedź, że żałują czasu, którego nie poświęcili najbliższym sobie osobom. Widzisz, czas to jest taka waluta, której nie da się odzyskać. Ją tylko się wydaje, nigdy się jej nie zyskuje. Ona po prostu cały czas ucieka. Dlatego skoro jest tylko jedno życie, dlatego skoro jest tak ważne, żeby je dobrze przeżyć, to prawdopodobnie potrzebujemy dobrego planu na to życie. Niektórzy ludzie, zwłaszcza młodzi, mają taki plan, który brzmi w trzech słowach. Jakoś to będzie. A, co się będę martwił. Jakoś to będzie. Mam dwóch synów. Jeden ma 20 lat. I ma takie podejście, które mówię, co będziesz robił? Pójdę do pracy. A do jakiej pracy? A, dużo pracy jest. Jakoś to będzie. I o, optymista, dobra. Fajny plan na jakoś. I mam synka, który ma 8 lat, Miłosz. Jego przeciwieństwo. Miłosz, jaki masz plan na życie? Będę inżynierem, będę miał żonę i dzieci. A, 8 lat, 20? Ja cię. Jak wam się wydaje, kto ma lepszy plan na życie? Młodszy. Patrzę mnie, synu, ja się będę ciebie trzymał. Masz dobry plan na życie. Nie będziemy żyć na jakoś. Mam nadzieję, że ten dojrzeje starszy, kiedy pójdzie do pracy i okaże się, że to nie jest tak jakoś, tylko trzeba żyć na poważnie. Modlę się o to, ale to pokazuje pewien obraz. Mamy pewne plany na nasze życie. Pytanie, czy ten plan jest dobry. Czy on się sprawdza w twoim życiu? Wiecie, wielu z was jest w takim punkcie życia, gdzie właściwie zbiera tak jakby same okruszki, jakby same jakieś ruiny, coś tam się poniszczyło.
To by świadczyło o tym, że plan, który miałeś wcześniej, nie do końca zadziałał. Że on po prostu nie wypalił. Że nagle okazuje się, że musisz jakby startować od początku, od zera. A czas zrobił swoje. Wystarczy spojrzeć w lustro krytycznie, że czas robi swoje. A więc, wiesz, pytanie, czy masz dobry plan. I trochę żyję na tym świecie i wiem, że ludzie mają też dla nas plan. Dobry plan dla mojego życia ma na przykład moja żona. Ona wie, co mam robić. Teściowa ma jeszcze lepszy plan, bo wie, jak powinno być. Kumple mają super plan. Chłopie, co ty będziesz ty się przejmował? Żyjemy pełnią życia. Każdy ma jakiś plan dla nas. Nauczyciele, ksiądz, teraz pastor ma pewien plan, rząd ma plan. A więc jest tych planów bardzo wiele, ale ja chcę dzisiaj powiedzieć o takim chyba dla mnie, według mnie najważniejszym. O Bożym planie dla twojego życia. Bóg ma też plan. Pamiętacie propozycję Pana Jezusa, co On powiedział i od czego zaczął? Powiedział, każdy musi pójść za mną. Tak powiedział? Tak? Nie, tak nie powiedział. Siostry nie było na tamtym wykładzie. Tam było powiedziane, jeśli kto chce pójść za mną. A więc plany mogą być różne, ale realizacja zależy od ciebie. Czy wejdziesz w ten plan? Czy będziesz chciał go realizować? I można więc jakby to wszystko zawęzić do takich trzech planów na nasze życie. Pierwszy to jest mój własny plan. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Ja wiem najlepiej. Czasami to działa, czasami nie. Mój plan osobisty. Drugi plan to jest plan świata wokół nas, ludzi wokół nas. I czasami okazuje się, że za tymi ludźmi stoją też moce ciemności. Diabeł, który ma też plan dla naszego życia. I posługuje się ludźmi, żeby ten plan zrealizować. I trzeci plan, plan Boży. I chciałbym podczas tej sesji, żebyśmy przyjrzeli się tym trzem planom, nad tym się zastanowili i coś mądrego zrobili z tym. Bo pamiętamy, mamy tylko jedno życie. Dobrze jest je właściwie przeżyć. A więc kilka słów na temat naszych osobistych planów. Mój plan na życie. I tak jak powiedziałem, jesteśmy z różnych sytuacji, z różnych miejsc, po różnych przejściach i okazuje się, że niektóre nasze decyzje, nasze pomysły doprowadziły nas niestety do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Miejsca rozbitego życia, zniszczonego zdrowia, zniszczonych relacji, ciężkiej przeszłości. Wielu też ludzi ma takie bardzo wąskie patrzenie na życie, takie tunelowe patrzenie. Wczoraj wspominałem o tym Waldku, który kopał dołek i nie wiedział, po co ten dołek kopie. Nie widział, że stoi obok murku, obok ogrodzenia, które on ma po prostu ten dół wykopać dalej, 2 metry dalej tylko. On się skupił na tym dołku, że ma kopać jakiś głupi dołek, nie wiadomo po co. Wąskie patrzenie tunelowe. A więc moje życie. Boki nas nie interesują. Pamiętam, że jeszcze w Janowicach i też często to spotykam ludzi, którzy mają taki plan latający. To brzmi tak, muszę lecieć. Później, teraz nie mam czasu, muszę lecieć. Jestem zajęty. Wystarczy tylko powiedzieć, dobra, uważaj na druty wysokiego napięcia. Muszę lecieć. Ludzie nie mają czasu. Nieraz jestem zdumiony, jak człowiek, który potrzebuje zmiany życia, jest uzależniony, ma jakieś kłopoty, trudności, wszystko poniszczone, mówi, wiesz co, nie mam teraz czasu, mam sprawy na mieście. O. Zawsze jakieś ma sprawy na mieście, to nie dzisiaj. Dzisiaj mam sprawę na mieście. A więc czasami jest tak, że ludzie są bardzo pochłonięci swoim planem na życie i najlepiej byłoby tych ludzi w ogóle nie ruszać i dać im taką na szyję zawieszkę z napisem proszę nie przeszkadzać, tak jak w hotelach na drzwiach się wiesza. Proszę nie przeszkadzać, jestem zajęty, nie teraz. I potem, kiedy jesteśmy tak tylko na sobie skupieni, na swoim rozwoju, swojej karierze, swojej pracy, swoich kumplach, cokolwiek, na swoim ego, ten czas powoduje, wiecie co? Właśnie brak czasu powoduje, że wpadamy w niezadowolenie, ciągle gdzieś biegniemy, ciągle coś musimy zrobić. To powoduje niezadowolenie, frustrację, depresję,
nerwy. Myślę, że w naszych czasach takie coś jak chroniczny brak czasu jest właśnie głównym problemem. I potem ludzie sobie z tym różnie radzą. Niektórzy właśnie szukają takich znieczulaczy, a więc muszą zapić, wypić coś, zapalić, jakoś się zrelaksować, jakoś to napięcie z siebie odsunąć. Jaki tego jest skutek? To się kończy nałogami. A jaki jest skutek nałogów? Nałogi zawsze izolują. Nałogi zawsze niszczą relacje. Nałogi zaniedbują relacje w małżeństwie, z dziećmi. Potem budzisz się po 30 latach, nagle patrzysz, nie masz nic. Wszystko jest zniszczone. Pamiętam, jak w Janowicach niektórzy mówili, panowie, którzy wyczeźwieli po 30 latach picia, mówią, wiesz co, nie wiem, kiedy dzieci wyrosły. Ostatni raz pamiętam, kiedy były takie, a teraz ma gość 30 lat i mnie nie chce w ogóle znać. Ja w ogóle nie pamiętam, kiedy on wyrósł. Patrz, jaki cud. Jak to się stało? Ktoś przy tym dziecku był, ale nie ty. I zobacz, nie da się czasu cofnąć. Potem okazuje się, że nawet nie znasz własnych dzieci, nie wiesz, co one lubią. Nie wiesz, czym się interesują. Chciałby się z nimi pobawić, ale dziecko mówi, tato, ja mam 30 lat. Już nie teraz, już na klocki za późno. A, trzeba było wtedy. Ale wtedy były inne priorytety, wtedy był brak czasu. Widzisz, i to powoduje takie wyizolowanie. Dramaty rodzinne, rozwody. I nie sądzę, że ktoś to naprawdę planował. Okazuje się, że w Polsce był i właściwie jest taki problem tzw. eurosierot. Wiecie, co są eurosieroty? To są dzieci, które zostają w domach, bo tatusiowie wyjeżdżają za granicę pracować. Na rok, na dwa. I tak sobie rosną. Jaki był cel tych tatusiów? Żeby było lepiej. Żeby mieli pieniądze, żeby mogli żyć, sobie coś kupić, żeby było lepiej. Jaki jest skutek? Nie ma relacji. Ludzie są, małżeństwa są porozbijane. Pamiętam kiedyś takie małżeństwo w Brukseli, znaczy małżeństwo, parę w Brukseli, która przychodzi do mnie i mówi, nie wiem, co jest pastorem, mówi do mnie, bracie, mamy taki dylemat, bo bardzo się kochamy i chcemy być sobą razem, po prostu Bóg nas dla siebie przeznaczył. Myśmy się w końcu odnaleźli. Ja mówię, o super, młodzi ludzie. Tylko mamy jeden problem. Ona ma męża w Polsce, a ja żonę. A. Niesamowite. Niesamowite. Widzisz, ludzie nie planują złych rzeczy. Ludzie planują dobre rzeczy w swoim życiu, tylko że im potem nie wychodzą. I skutki są takie, jakie są. Ludzie są ciągle zajęci, nie mają czasu. Jako pastor w kościele często się z tym zmagam. Potrzebuję kogoś do służby, do pomocy. Nie mam czasu, pracuję, nie mam czasu, rozwijam się, nie mam czasu, nie mam czasu. A potem ktoś przychodzi i mówi, pastorze, moje życie jest w ruinie. W tym kościele nie ma w ogóle miłości. Nikt nikogo nie obchodzi. Ja mówię, chłopie, ty się schwytnie porwałeś. Trzeba do kościoła w ogóle przychodzić, żeby mieć relacje. Nie zapomnę takiego gościa, który też był w kościele i zawsze narzekał. Jak tu nie ma relacji? Ja mówię, słuchaj, użyję znowu słowa Waldek. To jest takie fajne imię. Waldek. Pomyśl przez sekundkę. Jak to jest możliwe? Przychodzisz ostatni na nabożeństwo, wychodzisz pierwszy. Kiedy ludzie mają szansę ci podać rękę? A, nie pomyślałem. No widzisz, to pomyśl. Spóźniał się 15 minut i 15 przed wychodził. A potem nie ma relacji. Nie ma czasu. Biznes, nie ma czasu. A więc zobacz, może być tak, że kiedy się skupisz tylko na samym sobie, na swoich pragnieniach, potrzebach, na samorealizacji, może być tak, że wszystko po prostu potracisz. Nie zawsze nasz plan sprawdza się, o czym świadczy tutaj bardzo wiele obecnych osób. Po prostu nie sprawdził się. Oprócz tego, że mamy swoje plany, które nie zawsze działają, jest też inny plan, plan tego świata dla naszego życia. Ale tak naprawdę musimy widzieć coś więcej niż tylko ludzi. Czasami ludzie walczą z ludźmi, nie widząc, że za tymi osobami stoją moce ciemności, bo Biblia mówi, że nie walczymy z ciałem i krwią, nie walczymy z ludźmi, ale z tymi mocami, które za nimi stoją. I nie potrafimy tego po prostu porozdzielać.
A diabeł jest mistrzem w tym, żeby nas zająć, żeby nas od Boga oderwać na różne sposoby. Pamiętacie sytuację w drugiej Mojżeszowej, kiedy Mojżesz powiedział do Faraona, że wyprowadzi ludzi na pustynię, żeby tam złożyli Bogu ofiarę. Jaka była reakcja Faraona? Co, za dobrze wam? Dam wam jeszcze więcej roboty. Do roboty, a nie gdzieś tam się łazić po jakichś pustyniach, żeby się modlić. Do roboty. A więc diabeł zawsze próbuje nas okraść z czasu i czasami wmówi nam, że nasze potrzeby są tak ważne i oczywiście dla dobrych celów, ale skutek jest taki, że to pustoszy nasze życie. Diabeł jest mistrzem, nawet on ci wszystko obieca. Tak mówiąc po polsku, nawet gruszki na wierzbie. I są ludzie, którzy to wierzą. Zobaczymy jego sposób działania. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 1-7. Jest tutaj pokazana historia, w jaki sposób diabeł wprowadził swój plan w życie ludzi, którego oni wcale nie chcieli, a wydawało im się, że jest bardzo dobry. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać. Te kobiety są niezwykłe, coś zawsze dodadzą. Bóg nie powiedział, że nie dotykać. Bóg powiedział nie jeść. Ale Ewa, jak to niektóre kobiety, żeby nie było, że jestem jakimś tam, nie wiem co, dodała. I dotykać. Nieraz między małżonkami tak jest, żonami. Ty nic nie potrafisz zrobić. Nic? No ale wczoraj umyłem podłogę. To już coś. Wiecie, dodaję, dodawanie. Ani go dotykać. Abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą wam się oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Będziecie jak Bóg. Młodzi bogowie, będziecie jak Bóg. Pamiętacie tę reklamę w telewizji, młodzi bogowie? Taki nawet jest fundusz emerytalny, młodzi bogowie. Będziesz jak Bóg, wszystko będziesz mógł. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc, jadła, dała też mężowi swemu, który był z nią, ją też jadł. Wtedy otworzyły im się oczy obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Kiedyś o drużynie hiszpańskiej piłki nożnej tak mówiono: grają jak nigdy, przegrali jak zawsze. I można byłoby rzec tak samo o diable. Szatan jest taki, obieca jak nigdy, oszuka jak zawsze. I czasami dziwi mnie to, że chrześcijanie, czy w ogóle ludzie mają obraz szatana jak takiego przygłupa, który po prostu da się go zawsze jakoś oszukać. Słuchaj, to jest przeciwnik, który chce zniszczyć twoje życie. On zawsze upiększy grzech. Zawsze ukazuje go jako coś dobrego, jako coś miłego, godnego pożądania. Ale w końcu zbierzemy gorzki owoc w postaci ruiny i klęsk życiowych. Ja kiedyś się zastanawiałem, dlaczego na butelkach z alkoholem nie ma naklejek ze zdjęciami na przykład typu dzień po imprezie. Więc wyborowa i takie zdjęcie, wszystko porozwalane leży, brudne. Tylko są złote literki, srebrne literki, przepiękne naklejki. Aż oko się cieszy, nie? Ja nie piję, ale jak patrzę, to naprawdę to ładnie wygląda. Diabeł zawsze upiększa grzech. Mówi, no napij się. Na pewno nie umrzesz. A będziesz, chłopie, widział rzeczy, których nikt nie widzi. Czego oko nie widziało, tak. Ucho nie słyszało. Tak, dokładnie tak. Wiesz, dla towarzystwa, żeby było miło, żeby było dobrze. Jaki jest skutek? To taki, jaki jest. Brak zębów, zniszczone życie, nerki, wątroba, delirium, a i tysiące innych rzeczy.
Nie wspomnę o rodzinach porozbijanych i tak dalej. Jakoś tak się składa, że początki uzależnienia zawsze były takie niewinne i wydawały się dobre. Tylko dla towarzystwa, tylko dla rozrywki, tylko tak, żeby było przyjemnie. Nie było tak? Ktoś się urodził alkoholikiem, od razu takim już naprutym, że musieli go tam reanimować, zaraz po urodzeniu. Nie, to przyszło z czasem. To się po prostu wydarzyło po drodze. Ktoś przekonał nas, że to, co jest złe i niedobre, takie do końca nie jest. Diabeł zawsze upiększa grzech. A zauważyliście, że to jest ciekawa rzecz, że oczy nam się zawsze otwierają po fakcie, a nie przed? Tak samo jak Ewie zjadła ten owoc, a potem otworzyły się im oczy. Mówiłeś, wspaniała impreza, kulturalna impreza, tak po prostu towarzysko, a potem otwierają ci się oczy i widzisz, że tak nie było. Nawet gorsze jest to, że nie pamiętasz, jak było. I gdyby nie kolega, który cię nagrał i rzucił na Facebooka, to by się nie dowiedział. A tak to wiesz, nie tylko ty. I masz 1500 lajków. Ach, to naprawdę ja? Oczy zawsze otwierają się po. Ale czasami wtedy już jest za późno, żeby cokolwiek zmienić. Jest takie fajne powiedzenie, gdyby młodzi wiedzieli, a starzy mogli. Gdybyś za młody wiedział, że to ci będzie szkodziło, a teraz jesteś już stary, już nic nie zmienisz. Tylko jak młodych przekonać? Jakoś tak to dziwnie działa, że się młodych nie da przekonać, a starzy mógł tylko pokiwać. No tak, no. Gdybym wiedział. Gdyby babcia miała, tak, to by była dziadkiem. Pamiętajmy, wróg nasz, szatan, nigdy nie był i nigdy nie będzie naszym przyjacielem. Jego nie da się ugłaskać, jego nie da się przekabacić ani oszukać. Jemu trzeba się przeciwstawić i go pogonić z życia. Jego trzeba wypędzić z życia. To jest nasz wróg. Jezus powiedział bardzo wyraźnie w Ewangelii Jana 10:10: złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. My robiliśmy kiedyś w Janowicach takie piciorysy. I w tych piciorysach chłopaki wypisywali, co stracili, ile przepili i tak dalej. I to naprawdę były imponujące liczby. I ktoś mówi, to ja przepiłem nowy samochód. Ale ja w życiu nie miałem tyle pieniędzy. Nie miałeś, tylko że w drobnych. Po 5, po 10 złotych. Trochę pożyczonych, trochę ukradzionych. No miałeś. Przeszły te pieniądze przez ciebie. Właściwie przepłynęły przez ciebie. Pomyśl, złodziej przychodzi tylko, by kraść, zażynać i zobaczcie na końcu wytracać. A więc kiedy wejdziemy w diabelski plan, to na końcu jest wytracenie, na końcu jest śmierć. A więc jego cel jest bardzo oczywisty i najgorsze jest to, że nie zawsze to widzimy. Celem diabła jest spustoszyć nasze życie, okraść z czego się da, z pokoju, z radości, z finansów, z relacji, zabić wszystko, co się da. Niektórzy z was tutaj się dzisiaj zmagają, to właściwie od czwartku. Czy w ogóle dać wiarę? Czy uwierzyć w to, że rzeczy mogą się zmienić? Słyszymy wiele świadectw, słyszymy wiele zachęty, że tak, że się da, że można, ale chodzi o twoją osobistą wiarę, bo kiedy widzisz swój stan, przestałeś wierzyć. Diabeł ukradł ci nawet wiarę w to, że coś się może zmienić. I on jest właśnie takim złodziejem. Zabrać nadzieję, wytracić aż do końca. I kiedy nie ockniemy się, kiedy nie opamiętamy się, ten dzień nadejdzie, kiedy po prostu stracisz to, co najważniejsze, życie wieczne. I zwróć taką jeszcze na taką rzecz, jedną uwagę, że szatan jest kimś, kto zawsze poświęci twoje życie dla swoich celów. Jezus poświęcił swoje życie, abyś żył. I to jest ta różnica między Jezusem a szatanem. Szatan poświęca ludzi dla swoich celów. Natomiast Jezus oddał swoje własne życie, abyś ty mógł żyć. Abyś miał przyszłość. Dlatego tak zachęcamy, dobijamy się do niektórych serc, żebyś coś zrobił ze swoim życiem. Dlatego teraz myślę, że jest dobry czas na ten trzeci plan. Plan, jaki ma Bóg dla naszego życia.
Po pierwsze, w liście świętego Jana w 3 rozdziale, 8 wersecie czytamy, że Syn Boży objawił się po to, żeby zniweczyć dzieła diabła. A więc Jezus oprócz tego, że nas zbawił, oprócz tego, że to był cel Jego przyjścia, miał inny cel, zniweczyć dzieła diabła, usunąć je. Przyniósł nam pełnię życia. I czytamy w Ewangelii Jana 10:10, Jezus mówi tak, ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. I tak naprawdę, jeżeli przyjmiemy Jego plan dla naszego życia, to nasze życie nabierze w końcu prawdziwych barw. Nabierze pełni, nabierze sensu, nabierze wartości. Pamiętam, kiedy jeszcze byłem dawno, dawno temu księdzem, nie lubię tego wspominać, ale wspomnę. Był taki czas, że osiągnąłem wszystko, co chciałem, czyli skończyłem studia, zostałem księdzem i odkryłem niezwykłą rzecz. Odkryłem pustkę w sercu. Nie czułem żadnej satysfakcji z tego, że jestem księdzem. A więc wiesz, to tak jakbyś wyszedł na szczyt góry i zobaczył, że tam nie ma nic. Jedyna rzecz to jest zejść z powrotem. Sobie wyobrażałem, że och, będzie tak, będzie siak, będzie coś, będzie cudownie. Ale okazało się, że już tym jestem, a mam w sercu jakieś pustkę, jakiś brak. Nie czułem się w ogóle szczęśliwy ani spełniony. I był taki czas, że pytałem ludzi, jesteś szczęśliwy? A ty jesteś szczęśliwy? Niektórzy mówili tak, niektórzy nie. Różnie. Ale ja miałem pustkę. Pytanie, to jak? Powiem coś więcej. Każdy z nas ma taką pustkę. Jest tylko jeden, kto może ją zapełnić. To jest Bóg. Napisane jest w Bożym Słowie takie słowo, że Bóg włożył wieczność w serca nasze. Jak wam się wydaje, kto jest w stanie zaspokoić pragnienie wieczności? Jak nie ten, który jest wieczny. Dlatego żadne doczesne rzeczy, żadna największa miłość na tym ziemskim padole, że tak powiem, nie wiem skąd się to wzięło, nie zaspokoi tej potrzeby. Najlepszy przyjaciel, najukochańszy mąż czy żona nie zaspokoi tej pustki, bo są tylko ludźmi. Żadna rzecz nie sprawi, że będziesz teraz szczęśliwy. Tej pustki nie zastąpi nikt, tylko Bóg. Ten, który włożył wieczność, jest w stanie ją wypełnić, bo sam jest odwiecznym Bogiem. Amen? Nic innego. A więc jeżeli chcesz znaleźć szczęście w swoim życiu, spełnienie, satysfakcję z życia, to musisz odnaleźć Jego, Twórcę twojego życia. On tę pustkę musi zapełnić. Ludziom się wydaje, że jak sobie coś kupią, sobie coś zrobią, no to będą szczęśliwsi. Moja córeczka tak myślała, musimy z tego wyprowadzić. Miała 7 lat. Zaczęła zbierać takie zabawki, takie pet shopy, takie plastikowe zwierzątka z takimi dużymi główkami. Ktoś wie, co są pet shopy? O, super, to wiesz, o czym mówię. To są takie małe zwierzątka z dużymi główkami. I pamiętam, jak kiedyś szliśmy sobie przez miasto i na wystawie był taki pet shop. I ona mówi, tatuś, kup mi tego pet shopa. On jest najpiękniejszy. Ja już więcej nie będę chciała tych pet shopów. Tylko tego, jeszcze tylko tego jednego. I mi, Oliwka, masz już 5. Ale nie, tato, tylko tego jeszcze jednego. A to kupiliśmy. Drogie to jest? Było? Nie? Drogie były te zabawki. Ale nic, kupiliśmy. I tak mijały lata i pewnego dnia okazało się, że tych pet shopów mamy 300 w domu. Bo każdy następny miał być tym ostatnim. Niektórzy kupują samochody, niektórzy kupują telefony, komórki, tablety, różne gadżety, bo kiedy będą mieli tę rzecz, to już będzie to, o czym marzyli. I po 3 dniach okazuje się, że ten tablet ma kilka mankamentów. Że ten samochód nie jest taki super, jaki był na reklamie. Że przydałby się inny. Niektórzy zmieniają sobie żony, mężów na przykład, bo okazuje się, że to nie te potrzeby chciałem zaspokoić. Powiem ci, nie znajdziesz nic w tym świecie, co zaspokoi twoją pustkę. Tylko Bóg może to zrobić. Dlatego potrzebujesz Jego jak tlenu. Jezus jest odpowiedzią na nasze życie. I On mówi, ja przychodzę, abyś miał życie i obfitował, żebyś był zadowolony z tego życia.
Jezus nigdy nie mówił tylko o rzeczach materialnych. Właściwie rzadko o nich wspominał w kontekście pójścia za Nim i Bożego planu. Bo rzeczy materialne są wtórnymi rzeczami. Bogactwo duchowe jest ważniejsze. Można być biedakiem szczęśliwym i można być bogaczem zrujnowanym. Wiecie, ilu ludzi bogatych, będących na tobie popełniło samobójstwo? Co jakiś czas mam jakiś tam piosenkarz, jakiś tam, który miał miliony, okazało się, że sobą skończył. Pytanie dlaczego? Bo to nie daje szczęścia. To pomaga w życiu, ale nie daje szczęścia. To nie daje nam satysfakcji. A więc jeżeli przyjmiesz Boży plan, wszystko może się zmienić. Dlatego teraz przyjrzymy się temu planowi. Jaki on jest. Otworzymy sobie pierwszy list Jana. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was. I zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Na pierwszy rzut oka widzimy, że tutaj Jan napisał jakby do trzech grup. Do dzieci, ojców, czyli dorosłych, i do młodzieńców. Tak? Piszę wam dzieci, piszę wam ojcowie, piszę wam młodzieńcy. Ale czy tutaj chodzi o to, że tutaj chodzi o każdą grupę wiekową, czyli dzieci, dorośli i młodzież? No nie sądzę. Ja wierzę w to, że tutaj bardziej chodzi o takie pewne duchowe odniesienie dla naszego życia. Każdy z nas jest i dzieckiem, i dorosłym, i młodzieńcem. I w tym wymiarze duchowym to dotyczy jakby takich trzech sfer naszego życia. A więc o co chodzi, kiedy mówi Jan, kiedy pisze jakby do dzieci? Bożym planem jest to, abyśmy byli Bożymi dziećmi. Pamiętacie pierwszy list Jana, który o tym mówi, że umiłowani teraz Bożymi dziećmi jesteśmy, ale się jeszcze nie okazało kim i tak dalej? A więc Bożym planem jest to, żebyśmy w relacji z Bogiem, w relacji z Ojcem byli jak dzieci, mieli relację dziecięcą, pełną zaufania, pełną ufności, pełną oddania, pełną miłości. I pytań do Ojca. Dobrze. To też prawda. I słuchajcie, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa nam to umożliwiło. Biblia mówi, że Jezus usunął przegrodę z grzechów, pojednał nas z Ojcem i od tej pory jesteśmy Bożymi dziećmi. A więc dziecięca relacja to jest znajomość Boga, który jest moim tatą, moim Ojcem. To jest zaufanie Mu. To jest poleganie na Ojcu. To jest bezpieczeństwo w Ojcu. To jest czystość przed Nim i myślę, rzecz chyba najważniejsza, to jest całkowita zależność od Niego. Zwróćcie uwagę, że dzieci są tą grupą osób, które są całkowicie zależne od swoich rodziców. Brak rodziców dla dziecka to jest katastrofa. Bez rodziców dziecko by nie przeżyło. A więc kiedy Jan mówi o tym, że mówi o nas jako o dzieciach, to pokazuje, żebyśmy taką relację pielęgnowali z Ojcem. Relację na wzór dziecięcej relacji, czyli znajomości taty. Pytanie, czy znasz Boga Ojca? Czy znasz Boga, który jest tatą? Czy ufasz Mu? Tak patrzę na nasze życie, to widzę, że jest pewna zależność między zaufaniem a wiekiem. Dziecko im bardziej rośnie, tym mniej ufa rodzicom. Do 5 roku życia tatuś jest jak Bóg. Tato powiedział. Potem dziecko, kiedy idzie do szkoły, to tym wyznacznikiem dla 7-8-latków jest pani. Pani powiedziała. Tato już tak się mniej zna. Pani powiedziała.
A kiedy dziecko wchodzi w wiek nastoletni, to ani tato, ani pani, ale koledzy. Koledzy powie, tato, co ty wiesz o życiu? Koledzy powiedzieli. Kumple tak robią, tak wszyscy robią. Ty nic nie wiesz. Kiedyś Oliwia miała 5 czy 6 lat, wróciła z zerówki i mówi, tato, co ty wiesz o życiu? Szok. Mówię, no właściwie to niewiele. Zobaczcie. A więc im człowiek dorasta, tym ten jakby procent zaufania maleje. Ilu z was mówiło takie słowa? Jak sobie sam nie poradzę, to nikt mi nie pomoże. Kto takie miał kiedyś wyznanie? Śmiało, wszyscy tak mówili. Jak sobie sam nie pomogę, nikt mi nie pomoże. Po części to jest prawda, ale nie całkowicie. Bo jest ktoś, kto ci może pomóc, kiedy ci nikt nie będzie w stanie tego zrobić. To jest Bóg. Tylko On jest w stanie całkowicie pomóc. A więc zobaczcie, zaufanie Bogu, to jest problem. Dzisiaj w tych dniach jesteśmy zachęcani, aby przychodzić do Jezusa, abyśmy Mu zaufali. To jest największe wyzwanie dla nas. Jezu, ufam Ci, niewiele mogę Ci dać, właściwie nic Ci nie mogę dać, ale ufam Ci, że Ty coś z tym zrobisz, z tym małym ziarenkiem coś zrobisz. Ty widzisz coś, czego ja dzisiaj nie widzę. Widzisz potencjał, którego ja nie widzę, ale On jest. A więc pozwól, żeby to było we właściwych rękach. Boży plan jest planem, który przyniesie ci rozwój. A więc dziecięca relacja z Ojcem to jest Boży plan dla każdego z nas. Aby Bóg był twoim nie tylko przyjacielem, ale też tatą. Zwróćcie uwagę, że nie wszystkie dzieci na ziemi... Kto ma dzieci? Ręka do góry. Wow, super. Całkiem niedawno temu pogłaskałem cudze dziecko i wziąłem na kolana. Wiecie, co mój synek zrobił? Mój tato, to nie jest twoje dziecko. I miał rację. Żadne dziecko na tej ziemi, z wyjątkiem moich trojga dzieci, nie ma prawa mówić do mnie tato. Od razu mówię, nie mam żadnych na boku ze starego życia, żeby było wiadomo. Tylko moje dziecko może mówić do mnie tato. Gdybyś na przykład gdzieś był w jakimś towarzystwie ze swoją żoną, chodzicie, rozmawiacie i jakiś berbeć pod tym mówi, tato, tato, i na rączki, już widzę minę twojej żony. O czymś nie wiem? O czymś nie wiedziałam? A więc, żeby mieć relację syn-ojciec, córka-ojciec czy mama, tą relację rodzicielską, muszę się narodzić w tej rodzinie albo być przyjętym do tej rodziny. Poprzez adopcję. Wtedy mam prawo, legalne prawo mówić do tej osoby tato czy mamo. Tak samo jest w relacji z Bogiem. Większość ludzi wierzy w Boga, tylko niektórzy mają prawo mówić do Niego mój ojcze. Którzy mają takie prawo? Ci, którzy się narodzili nie z woli mężczyzny czy kobiety, ale narodzili się z Boga. Tylko nowonarodzone Boże dzieci mogą mówić do Boga mój ojcze. To jest przywilej. Wszyscy mogą w Boga wierzyć. Dla nich będzie stwórcą, sędzią, wszechpotężnym Bogiem, cokolwiek, ale dla nas jest jeszcze ojcem. Dlaczego? Bo zostaliśmy z Niego zrodzeni. I to jest Boży plan. Abyś był Bożym dzieckiem. Abyś był w takiej relacji z ojcem. Żebyś mógł do Boga mówić ojcze jako Jego prawowite dziecko. Druga część tego planu jest taka. Bóg chce, Bóg ma dla nas plan, abyśmy w chodzeniu przed Bogiem, w naszym życiu codziennym, byli jak ojcowie, byli jak dorośli, nie byli dziecinni. A więc w relacji jak dziecko, w normalnym życiu, w relacji przed Panem Bogiem, jak dorośli. Na czym polega dorosłość? Biblia mówi, że to znaczy, abyśmy Mu okazywali należną Mu cześć i bojaźń. To się nie zmieniło. Bóg ceni pokorne serca. Bóg ceni czczącego serca. Na tym polega dorosłość, że człowiek potrafi rozpoznać, rozróżnić, komu należy się cześć, komu coś okazać. Dzieci nie zawsze. Dzieci wszystkim walą na ty i się nie przejmują. Ty mówisz, ale nie mów do tego Pana, tylko pastor. Aha, to pastor. Bo ty wiesz, że trzeba to zrobić.
Nie mów tam na ty, bo to jest dyrektor mojej szkoły. To jest pan dyrektor. Nie korygujemy tak dzieci? Dzieci nie mają tego rozeznania. Dorośli mają. A więc relacji dziecięcej do ojca, ale z czcią i należną bojaźnią. Kolejną cechą ojcostwa jest wytrwałość i stałość. Niedawno na Facebooku jeden z takich młodych ludzi, których znam, napisał taki, urodził mu się synek. Wkleił zdjęcie i napisał: stałem się ojcem. Ja mu dam komentarza. Zostałeś ojcem, a dopiero się nim staniesz. To jest różnica. Ojcem się dopiero stajemy. Uczymy się tego, tak? Zostajemy, bo człowiek może być, zostać ojcem, ale do tego trzeba dorosnąć. A więc ojcostwo to jest stałość. To jest wierność. To jest budowanie trwałych relacji. To jest dojrzałość w myśleniu. To jest rozwijanie się w poznawaniu Pana. A więc zobaczcie, to jest plan dla Bożego, dla naszego życia. Boży plan. Bądź jak dziecko w relacji z ojcem, ale bądź też odpowiedzialnym, dojrzałym człowiekiem, który jest stały w wierze, który trwa w wierze, który Boga czci, szanuje, który jest dojrzały w myśleniu. Czasami, kiedy obserwuję różnych wierzących, to widzę, że ta dojrzałość w myśleniu jest naprawdę bardzo, bardzo różna. Nie wiem, kto tutaj wczoraj mówił takie świadectwo na temat modlitwy za męża pewnej siostry. I ktoś tam powiedział: wiesz, nie módlcie o niego, bo on jest chyba na stracenie przeznaczony. Ja mówię, ja. Naprawdę trzeba być szaleńcem, żeby takie coś powiedzieć. Kto to w takie prawo nam mówić, to będzie spotępiony, a kto nie. Naszym prawem, zadaniem jest głosić Ewangelię, aby wszyscy byli zbawieni, a nie wyrokować, kto będzie, a kto nie będzie. Ludzie, opanujcie się. Ale niektórzy w dobrej wierze potrafią tak jak czołg kogoś przyjechać i dziwić się, że się nie pozbierał jeszcze. Niektórzy używają tej księgi jako takiej maczugi. Wiesz, bo napisane jest. Siach. I leżysz. To nie to. Dojrzałość w myśleniu. Dojrzałość w wierze. I jeszcze jedna bardzo ważna cecha ojcostwa. To jest dostrzeganie potrzeb innych. Ojcowie nie są skupieni na sobie, ale na swoich dzieciach. Ojcostwo to jest odpowiedzialność za innych. Amen? Ile razy tak było, że ty czegoś nie zjadłeś, dałeś swojemu dziecku, żeby zjadło. Myślę, a ja się bez tego obejdę. Chociaż znam jednego ojca, który w pewnym momencie wpadł w taką desperację, że zamykał lodówkę na kłódkę przed swoimi synami, mu wszystko wyjadali. Też tak można. Ale generalnie ojcostwo polega na tym, że widzimy potrzeby innych. Ciężary, nosimy ciężary innych. Zwróciliście uwagę, że to ojcowie noszą dzieci, a nie dzieci ojców? Widzieliście kiedyś na mieście takiego trzylatka, który taty niósł na rękach? Ja tak nieraz się bawię z moim synkiem. Mówię, weź mnie na barana. Z tym małym oczywiście, nie jestem duży. Mówi, tato, jak? Ty weź mnie. Ojcowie noszą ciężary. Ojcowie noszą dzieci, a nie dzieci ojców. A więc Boży plan w zachowaniu przed Nim bądź jak dorosły, jak ojciec. I trzecia grupa ludzi to byli młodzieńcy. O co tutaj chodzi? Tam czytaliśmy, jesteście mocni i Boże Słowo mieszka w was. A więc Bóg oczekuje, że będziemy w relacji jak dzieci, w odpowiedzialności, w życiu jak ojcowie, a w działaniu dla Boga mocni jak młodzieńcy. Silni jak młodzieńcy. Dlaczego jesteście mocni? Dlatego, że mój Duch mieszka w was. Amen. Jesteśmy mocni mocą Ducha Świętego. To Duch Święty daje nam odwagę, to On wznieca zapał, to nam daje chcenie i wykonanie, to On sprawia, że możemy Bogu ufać w każdej sytuacji. I tam napisane jest, moje słowo mieszka w was. To znaczy stale przebywa. Mieszkać to znaczy stale być. Być u siebie. Jest to ciągłość, jest to obecność ciągła, nieprzerwana. I kiedy Słowo Boże mieszka w tobie, jesteś nim napełniony, ono coś czyni, ono rodzi w tobie wiarę, daje duchowy wzrost i pozwala, że możemy zwyciężać złego. Biblia mówi, że pokonujemy go przez krew baranka, słowo swojego świadectwa i miłość do Pana większą niż do samych siebie. A więc jaki jest Boży plan, streszczając go?
jest to, żebyś w relacji z Panem był jak dziecko, w swoim codziennym życiu dojrzały jak ojciec, a w działaniu dla Niego silny jak młodzieniec. Nie kapitalny plan? Nie? Cisza zapadła. No, trawimy. Najlepszy plan. Dlatego, że tylko ten plan ma przyszłość. Amen? Ten plan się kończy szczęśliwie. A więc w szczegółach rodzaj służby, miejsce życia, to wszystko już jest indywidualnym prowadzeniem przez Boga. Jeżeli poddasz się w ten sposób, Bóg ci będzie objawiał. Ja kiedy wychodziłem z kościoła katolickiego, to miałem taki obraz, takie wrażenie, że opuszczam bezpieczne miejsce, w którym byłem, i to, co widzę, to po prostu taką jedną wielką niewiadomą. Właściwie nic nie widziałem, tak? jakby taką otchłań, jakby taką mgłę. Mówię, robię gdzieś krok, nie wiem gdzie będę mieszkał, nie wiem co w ogóle będę robił. Robię krok wiary, bo uwierzyłem Bożemu Słowu, robię ten krok. Nikt mi wtedy nie powiedział, słuchaj, może byłoby łatwiej, gdyby tak, wtedy w lutym mam decyzję, odpuszczam Kościół katolicki i przychodzi jeden pastor, mówi tak, słuchaj, w marcu pojedziesz do Janowic, w kwietniu się ochrzcisz, a potem tam będziesz przez 6 lat, później tam się w międzyczasie się ożenisz, będziesz miał służbę, będziesz mieszkał w ośrodku dla osób uzależnionych, zachowasz swój stary samochód, po 6 latach pojedziesz do Świdnicy, będziesz tam pastorem i ci minie następnych 15 czy 16 lat. Tak Bóg nie działa. Komuś tak Bóg powiedział, jak będzie po kolei wszystko szło? Bo Boży plan wymaga zaufania. To, co widziałem, to nie widziałem nic. Widziałem mgłę i że mam zrobić krok wiary. Jezu, ufam Tobie, że warto pójść. I wszedłem w to. A potem zaczęło się to bardziej jakby tak rozwidlać. To tak, jakbyś jechał samochodem we mgle. Niektórzy, którzy mają auto, jechali w mgle, to wiedzą. Widzisz tylko na 30 metrów i wydaje ci się, że tam się droga kończy. Nie kończy się tam droga. Idziesz dalej, jest coś więcej. Są drzewa, jest coś. Im dalej, tym więcej widzisz. Taki jest Boży plan. Ale pierwszy krok zawsze jest niepewny, niewiadomy, dlatego potrzebujesz zaufania Bogu, potrzebujesz kroku wiary, powiedzieć, Boże, Jezu, ufam Tobie, wiem, że będzie dobrze, bo z Tobą zawsze jest dobrze. Amen? Na tym to właśnie polega. Dlatego zachęcam Cię, abyś wybrał właściwie, abyś wybrał Boży plan dla swojego życia. A wtedy znajdziesz wszystko, takie mi Boże Słowo, co jest potrzebne do życia i pobożności. A więc masz 3 plany. Plan świata, Twoich kumpli, okoliczności, Twój plan i Boży plan. Który wybierzesz dzisiaj? Który ma przyszłość? Więc wybierz dobrze, żebyś żył. Ja nie chcę sugerować nikomu nic, żeby potem nie gadali, że komuś tam przymuszałem, że wybierz Boży plan. To Ty podejmiesz decyzję. To chodzi o Twoje życie, o Twoją przyszłość, o Twoje błogosławieństwo, o wszystko Twoje. Naprawdę. Biblia w jednym miejscu mówi, oto kładę Cię z Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I Pan mówi tak, wybierz przeto życie, abyś żył. Bądź mądry i zrób to dzisiaj. Amen.